Dzień dobry, panie doktorze. Joanna Bukowska, TVN. Dzień dobry, pani mecenas. Odmawiamy komentarza. To znaczy, bo rozumiem, że zostały przedstawione zarzuty. Panie redaktor, sprawa znajduje się na etapie postępowania. Rozumiem. Czy pan może czuje się odpowiedzialny za to, co się stało? Patrzę na ludzi i widzę osoby, że ktoś tam idzie taki podobny. Zaraz, że to Iza, aż mi serce bije. Na samym początku to się zdarzały praktycznie codziennie takie flashbacki. Bo na przykład widziałem dziecko, szło z mamą. Od razu myślałem, że Iza, od razu płacz, nie? Chciałbym już biec. Jedzie ktoś samochodem takim białym, jak Iza miała. Mówię, to Iza, krzyknąć, zawołać, Iza, czekaj. Izuniu, poczekaj. A się później dochodzi do człowieka, że jej już nie ma. W nocy mi się zdarza, w snach. Aha. Michał, nie baw się w głupoty, dasz radę i tak dalej, nie rób głupot, dasz radę, coś takiego. Aha. Tak mówi. Tak mówi. Się płakać wtedy chce, bo to jest niemożliwe to, co się stało. Zawsze Iza do mnie przyjeżdżała i robiła mi herbatę i zawsze mi mówiła, mamo, nie słodź tyle, nie słodź dwóch łyżeczek, tylko jedną, bo cukier niezdrowy. No i teraz właśnie słodzę po jednej łyżeczce. Opiekowała się mną, doradzała mi, pomagała mi naprawdę. Nie ma dnia, ani minuty, ani sekundy, żebym nie myślała o Izie. Ona naprawdę była tak wielkim do mnie wsparciem, dawała mi siłę. Mówiła, mamo, nie poddawaj się, będzie dobrze, będzie lepiej. No. Dawała mi siłę do życia. Blisko rok temu 30-letnia Izabela wczesnym ranem zgłosiła się do szpitala w Pszczynie z powodu przedwczesnego odejścia wód płodowych. Prawie od początku, wysyłając SMS-y do rodziny, relacjonowała lekceważące jej zdaniem podejście lekarzy do jej stanu zdrowia. Pierwszy był o 9:31. Dziecko waży 485 gram. Na razie dzięki ustawie aborcyjnej muszę leżeć i nie mogą nic zrobić. Pisała, że choć lekarze wiedzą, że jej dziecko nie przeżyje, nie decydują się na przerwanie ciąży. Już przed południem Izabela podejrzewała, że zachoruje na sepsę. Mam nadzieję, że zostaną ukarane te osoby, które przyczyniły się do śmierci Izy, do niepotrzebnej śmierci, bo to była niepotrzebna śmierć. Iza była młoda, pełna życia, zdrowa przede wszystkim. I położne, i lekarze zawiedli. Z raportu sporządzonego na zlecenie Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że personel szpitalny powinien był działać od razu. Tymczasem ignorowano rozwijający się stan zapalny. Nie zlecono terminacji ciąży mimo braku szans dziecka. Właśnie zakończyło się śledztwo. Pierwsi dwaj lekarze zostali wezwani do prokuratury okręgowej w Katowicach. Krzysztof P. i Michał M. zajmowali się Izabelą do wczesnych godzin popołudniowych. Pan przyjmował na oddział Izabelę, o ile pamiętam, prawda? Dziękuję mu. Czy pan, przyjmując na oddział panią Izabelę, dopełnił wszelkich procedur, panie doktorze? Czy pan się może kontaktował z rodziną Izabeli, żeby przynajmniej powiedzieć, że panu przykro? Lekarzowi najprawdopodobniej chodzi o rozmowę, którą tuż po śmierci Izabeli nagrała jej szwagierka. Próżno jednak doszukiwać się w niej przeprosin. Lekarz w tej rozmowie tłumaczył opieszałość personelu zaostrzonym prawem aborcyjnym.